Po raz 11 w węgierskiej górce odbyła się rekonstrukcja historyczna wrzesień 1939. Proszę Państwa, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim grupom rekonstrukcyjnym, ale przede wszystkim tutaj panu Arturowi Capucie, który jest, można powiedzieć, motorem napędowym tej naszej całej dzisiejszej inscenizacji. Wydarzenia pokazane w rekonstrukcji obejmują walki na terenie węgierskiej górki z 2 i 3 września oraz z okolic miejscowości Zadziele, która miała miejsce w godzinach porannych 4 września. W tych dniach Polacy przez długie godziny dzielnie odpierali ataki armii niemieckiej, która kilka razy zmieniała taktykę, by przebić się przez nasze siły, aż do smutnego poranka 3 września. W obronie węgierskiej górki brały udział 4 schrony – Waligura, Wąwóz, Wędrowiec oraz Włóczęga. Najdłużej walczyły schrony Włóczęga, który poddał się o godzinie 8.30 3 września oraz Wędrowiec, który walczył jeszcze 8 godzin, by o 17.00 wznieść białą flagę. Wycofujące się resztki kompanii fortecznej 4 września stoczyły walkę w okolicach miejscowości Zadziele, gdzie zginęło 14 żołnierzy. Tego samego dnia niemieckie siły wkroczyły do Żywca. Żołnierze zostali pochowani tutaj na miejscowym cmentarzu w Cieszynie. Oprawcy ponieśli duże straty. Szacuje się, że w tym czasie poległo od 200 do 300 żołnierzy sił niemieckich. Ze względu na heroizm obrońców okazany w obliczu przeważających sił wroga, starcie na terenie Żywiecczyzny zostało nazwane Westerplatte Południa. W wydarzeniu brało udział około 13 grup rekonstrukcyjnych, w tym m.in. Grupa Rekonstrukcji Historycznej pod nazwą Batalion Obrony Narodowej Żywiec. Wydarzeniu towarzyszył piknik z gorącą grochówką i militarnymi stoiskami grup rekonstrukcyjnych. W jego trakcie można było również zwiedzać schrony.